Wiązanie jonowe. Wiązanie jonowe powstaje, gdy różnica w elektroujemności pierwiastków wynosi co najmniej 1,7. Co to jest elektroujemność i gdzie ją szukamy? Było w oddzielnym filmie o wiązaniu kowalencyjnym, spolaryzowanym i niespolaryzowanym. I wspomnieliśmy wtedy, że jeżeli różnica w elektroujemności wynosi co najmniej 1,7, będziemy mieć do czynienia z wiązaniem jonowym. I wiązanie jonowe występuje najczęściej pomiędzy pierwiastkami grupy pierwszej i drugiej, a 16 i 17, gdyż wtedy ta różnica w elektroujemności jest największa. I na czym polega to wiązanie jonowe? Polega na przyciąganiu elektrostatycznym pomiędzy kationami, czyli jonami dodatnimi, a anionami, czyli jonami ujemnymi. I teraz weźmy sobie pierwszy przykład. Mamy NaCl, 1 sód, 1 chlor. I zawsze przy wiązaniach zaczynamy od narysowania elektronów na ostatniej powłoce. Wiemy, że sód jest w grupie pierwszej, w związku z tym ma jeden elektron na ostatniej powłoce. Chlor jest w grupie 17, więc tak jak wszyscy w grupie 17, ma 7 elektronów na ostatniej powłoce. Sprawdźmy sobie elektroujemność. Elektroujemność chloru wynosi 3, elektroujemność sodu 0,9, więc różnica wynosi 2,1, więc dużo. No ale co w związku z tym? Wiemy, że sód i chlor, jako że nie są wyjątkowe, mają więcej niż jedną powłokę, będą dążyć do oktetu, czyli do 8 elektronów na ostatniej powłoce. Jeżeli chodzi o chlor, to problemu nie ma. On sobie tu przygarnie chętnie ten elektron, będzie miał 8 i będzie zadowolony. Natomiast co, jeżeli chodzi o sód? Wiemy, że sód może sobie stworzyć parę elektronową, para to 2. W związku z tym może mieć 2, ale co mu z 2? No nic, z tego względu, że on chce mieć 8. To tak jakby bułka kosztowała 80 groszy, czy masz 10 groszy, czy 20, no nie kupisz. No i co teraz? Zobaczmy, jak są rozpisane elektrony na powłokach sodu i chloru. Jak to się robi, było w oddzielnym filmie, więc nie będziemy teraz tłumaczyć. Mamy gotowe rozpisane elektrony. Sód ma konfigurację na pierwszej powłoce 2, na drugiej 8, na trzeciej 1. Chlor na pierwszej 2, na drugiej 8, na trzeciej 7. I teraz, jeżeli chodzi o chlor, to wiadomo, mówiliśmy, nie ma problemu. Może tutaj do 8 sobie dobić, natomiast jeżeli chodzi o sód, no tutaj do 8 nie da rady. Ale my wiemy, że powłoka to jak trasa samolotu. Lata samolot, jest trasa. Nie lata, nie ma trasy. Tak samo tutaj. Gdyby nie było elektronu, nie ma tej powłoki. No i chlor by ten elektron wziął, ale sód ma interes, żeby ten elektron oddać, żeby się go pozbyć całkiem, nie uwspólnić, tylko oddać. I wtedy ten elektron przejdzie tu. I co my tu widzimy? My widzimy, że wtedy ostatnią powłoką będzie ta i jest 8. Tak się właśnie dobrze składa. I wtedy sód uzyska konfigurację najbliższego gazu szlachetnego, będzie szczęśliwy i chlor uzyska konfigurację najbliższego gazu szlachetnego i będzie szczęśliwy. I obydwa mają oktet na ostatniej powłoce. No i wszystko fajnie, tylko gdzie jest to wiązanie? Ten wziął i poszedł, ten oddał i poszedł. No, daleko nie pójdą, bo co będzie się tu działo? Jeżeli sód odda jeden elektron, czyli odda minusa, stanie się jonem dodatnim, bo w jądrze ma 11 protonów, czyli plusów. Gdy miał 11 elektronów, to się równoważyło, był po prostu Na obojętnym, a teraz ma o jeden minus mniej, więc stanie się jonem jednododatnim, czyli kationem sodu. Natomiast chlor dostał minusa, dodatkowego minusa, dodatkowy elektron, więc oczywiście stał się jonem jednoujemnym, jednego elektrona wziął, w związku z tym stał się anionem, czyli jonem ujemnym. I dalej gdzie to wiązanie? No wiemy,
jak wspominaliśmy na początku, że nastąpi przyciąganie elektrostatyczne pomiędzy plusem a minusem. Plusy i minusy się przyciągają, plusy otaczają się minusami, minusy plusami, i tworzy się taki kryształek i mamy wiązanie jonowe. Weźmy sobie inny przykład, weźmy sobie MgO. Gdzie Mg ma dwa elektrony na ostatniej powłoce? Skąd wiemy? Bo jest w drugiej grupie. Tlen ma 6. Skąd wiemy? Bo jest w grupie 16. No i co tu teraz będzie się działo? Elektroujemność magnezu 1,2, tlenu 3,5. W związku z tym różnica wynosi 2,3, więc też dużo. Będzie wiązanie jonowe. Jak to będzie wyglądać? Rozpiszmy sobie elektrony na powłokach magnezu. 2,8,2 ma magnez, a tlen ma 2,6. No i co się będzie działo? Tlen, jak widzimy, chętnie przygarnie 2 elektrony, będzie miał 8 razy. No ale magnez, jakby wziął 2, sparował sobie 2, będzie miał 4. No 4 też nie wystarczy, chce mieć 8. Więc my już tu widzimy intrygę. Gdyby oddał te 2 elektrony całkiem tutaj, w związku z tym utraciłby tą powłokę. Ta będzie ostatnia, więc będzie miał 8. A te 2 elektrony, jak widzieliśmy, przeszły tu i tlen na ostatniej będzie miał 8. I uzyskują konfigurację najbliższego gazu szlachetnego neonu i jeden i drugi mają konfigurację neonu K2L8, K2L8. Jakie jony nam powstają? Magnez oddał 2 minusy, więc stał się jonem dwudodatnim, bo 2 minusy oddał, 2 elektrony. Natomiast tlen wziął 2 minusy, czyli wziął te 2 elektrony, stał się jonem dwuujemnym. I na tym polega wiązanie jonowe. W części drugiej, jak już wiemy, o co chodzi, porobimy sobie kilka innych przykładów, nawet takich większych, na przykład Al2O3, oraz poćwiczymy jeszcze te reakcje powstawania jonów.